Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Niełatwo Jezusowi rozmawiało się ze starszyzną Izraela. Wielu z nich nie pojmowało tego, o czym Chrystus do nich mówił. Ich serca były niejako na uwięzi. Relacja Janowa jest głęboko mistyczna i również dla nas może być niełatwa do przyjęcia i zrozumienia. Jezus mówi nam dziś o Abrahamie, który rozradował się z nadejścia Dnia Pańskiego, dnia ukazania się Mesjasza. Kiedy wrócimy do opowiadania o narodzinach umiłowanego syna Izaaka, ujrzymy Abrahama rozradowanego szczęściem nie tyle z narodzin upragnionego potomka, ale z obietnicy, że właśnie z tego potomka Bóg wyprowadzi Zbawiciela świata. Bóg złożył przecież Abrahamowi o wiele większą obietnicę niż ta dotycząca syna, to obietnica Mesjasza. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Użyta tu fraza ja jestem przywołuje na myśl imię Boga. To znamienne, że w Ewangelii Janowej Jezus wielokrotnie odnosi święte imię Boga do samego siebie. Jezus jest tym samym Bogiem, z którym Mojżesz rozmawiał na Synaju i któremu objawił swoje imię. Jezus jest Bogiem, który nie ma początku ani kresu swego istnienia. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Kiedy ortodoksyjny Żyd słyszy takie słowa, jest zmuszony albo uznać w Jezusie Syna Bożego, albo ukamienować go za bluźnierstwo. Nie może obok tych słów przejść obojętnie. A jaka jest moja postawa wobec tych słów Chrystusa? Czy staram się przyjąć je ze względu na autorytet Chrystusa jako prawdziwe i godne wiary? Czy staram się je zrozumieć, aby owocniej nimi żyć na co dzień?